Obwodnica Bierutowa. Obwodnica Bierutowa. Infantylne marzenie tych, którzy dostrzegają problem coraz bardziej zatłoczonych ruchem tranzytowym ulic Bierutowa. A może jednak konieczność rozpoczęcia działań zmierzających do jej urealnienia? Urealnienia budowy obwodnicy Bierutowa, żeby jak najszybciej mogła stać się widocznym faktem. Proces jej powstawania, od momentu powstania zamierzenia, poprzez projekty, rozmowy tam, gdzie należy je przeprowadzić, drzwi, do których trzeba będzie zapukać, pieniądze, o które trzeba się będzie postarać, to proces długotrwały. Należy się liczyć z tym, że ten ktoś, kto przetnie symboliczną wstążkę na wybudowanej i gotowej do użytku obwodnicy Bierutowa, może być zupełnie kimś innym niż tym, który podpisze dokument rozpoczynający proces zmierzający do jej powstania. Dlatego im prędzej powstanie decyzja o przekształceniu marzeń o obwodnicy Bierutowa w zamierzenia i realne działania zmierzające w kierunku jej powstania, tym lepiej. Bo proces jej powstawania będzie musiał połączyć wiele czynników i podmiotów, a także być może kolejnych i zmieniających się władz, w tym lokalnych w Bierutowie. Dlatego bezwzględnie koniecznym będzie tu konsekwencja przy realizacji zamierzeń, a czynnikiem nadrzędnym ostateczny cel, czyli obwodnica. Czy zatem nie nadszedł już czas, żeby rozpocząć starania w kierunku zmierzającym do powstania obwodnicy Bierutowa? Obwodnice powstają w wielu miejscach.
omijają miasta duże, wyprowadzając z nich ruch tranzytowy, ale i mniejsze miejscowości, ułatwiając życie zarówno podróżnych, ale i mieszkańcom omijanych miejsc. Czy zatem nie nadszedł już czas, żeby rozpocząć starania w kierunku zmierzającym do powstania obwodnicy Bierutowa? Póki co przejedźmy się wirtualnie po obwodnicach Oleśnicy Północnej, będącą częścią trasy szybkiego ruchu S8, oraz wschodnią, która w dużej mierze okazała się być przydatną także dla Bierutowa, komunikując go właśnie z trasą S8, a dalej z autostradami Polski, Europy, z lotniskami i otwierając go na świat. Może samo nagranie pod względem technicznym odbiega od doskonałości, ale istotą jest cel jego przekazu.